witam Państwa z Lublina. Stoimy tutaj przed Archikatedrą Lubelską. Czekamy na lewackich bojówkarzy, którzy już tam się zbierają i będą po raz kolejny tutaj próbowali bezcześcić to miejsce. Ludzie się modlą, zebrało się trochę Lublinian. No i jest też telewizja, oczywiście policja, która, jak już Państwo wiecie, zachowuje się całkowicie biernie i toleruje te wszystkie przestępstwa. Dzisiaj doszło w Lublinie na przykład do profanacji, zniszczenia elewacji budynku kościoła Powizytkowskiego, zbudowanego jako wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem, jeszcze rękami zresztą jeńców krzyżackich w 1410 roku. To została świeżo odnowiona elewacja przez tych bandytów czerwonych, bolszewickich, pomazana czerwoną farbą. No, czuwamy.